Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest kolejny odcinek z modelarstwa. Zapraszam Was, usiądźcie wygodnie. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas przy moim dzisiejszym składaniu. Tak naprawdę w tym tygodniu nie miałem zbyt wiele czasu, aby zająć się tym wszystkim. Jest to jednak dość czasochłonne hobby, czasochłonna czynność, ale mogę Wam tylko powiedzieć, że myślę, że wykonałem kawał dobrej roboty specjalnie na ten odcinek. Tak więc zaczynajmy od początku. Zacząłem sobie od nakładania drugiej warstwy na karoserię. Przed tą czynnością sobie najpierw wszystko wyszlifowałem bardzo, bardzo gładziutkim papierem. No takie nierówności, jakieś pyłki zostały, gdzieś to tam zaschło. Tak, opadło na moją karoserię, więc postanowiłem to leciutko wyszlifować. Tak, żeby to wszystko było ładne i gładkie, żeby nałożyć kolejną warstwę. Na zawsze coś tam sobie osiadło, więc zacząłem po prostu sobie malować. I tak nie jestem w 100% zadowolony z tego podkładu, który użyłem, wiecie, bo on jest, z tego co mi wiadomo, on jest na bazie żywicznej, ale no bardzo długo wysycha. Ja go i tak zostawiłem praktycznie na 6 dni, aż wyschnie. I on później, jak zacząłem go szlifować delikatnie, w niektórych miejscach trzeba było tak troszeczkę go podszlifować. Tam coś było nierówne, albo coś tam brzydko wyglądało i chciałem to podszlifować. No i niestety zdziera się to bardzo grubą warstwą. To znaczy odchodzi bardzo grubą warstwą, no i raczej ten podkład nie nadaje się do tego rodzaju szlifowania, więc następnym razem będę wiedział, jak będę go używał. Po prostu jak będę nakładał podkład, to już na wyszlifowaną wcześniej karoserię odpowiednio przygotowaną. No i właśnie w niektórych miejscach elementy się brzydko pozdzierały tego podkładu i nie mogłem tego już przykryć farbą, ale spokojnie, to się jeszcze doszlifuje, jeszcze się to zrobi w przyszłych etapach, jak będę się zajmował tą karoserią. No i teraz najciekawsza sprawa, postanowiłem poakcentować fotele, dać kolor biały w ich środkach. Nie wiem, czy to jest dobry patent, myślę, że ten kolor biały jest zbyt biały, ale z drugiej strony chciałem, żeby jakoś ten model wyglądał inaczej w środku, żeby coś jaśniejszego było na tych fotelach, aby było widać, że one tam w ogóle są. Tak więc postanowiłem wybrać ten kolor biały, ale myślę, że dobrze byłoby go zmieszać z czarnym albo z jakimś szarym, czy coś takiego lekko połyskliwym, aby to oddawało imitację skóry. Zresztą ten czarny kolor, którym malowałem te fotele wcześniej, no bardzo dobrze oddał jakby ten efekt skóry i to mi się bardzo podobało. Nie byłem pewny co do tego oklejania mojego, ale okazało się, że te taśmy Tamii są naprawdę świetne i dały super rezultat, super odcinają farbę, zwłaszcza z aerografu w porównaniu do takich zwykłych taśm malarskich, pokojowych, dajcie spokój. No i tak samo postanowiłem zrobić z przednimi fotelami. Postanowiłem zrobić jakieś takie białe elementy, żeby to ładnie wyglądało jakoś z zewnątrz. Znaczy, czy ładnie będzie wyglądać, to się dopiero okaże, jak już mi wyschnie ta farba, bo jeszcze nie wyschła. W momencie, kiedy nagrywam i komentuję dla Was ten odcinek, to jeszcze właśnie te elementy mi schną, a tutaj pokazuję Wam, jak to sobie oklejałem i jak to później sobie będę malował, więc tylko biała farba, powinienem z czymś ją zmieszać, myślę, że dałoby to jakiś fajniejszy efekt, no ale zobaczymy, w razie czego pomaluję jeszcze raz i się zobaczy. Tutaj jeszcze miałem taki problem, bo nie okleiłem fotela zbyt dobrze, myślę, że fajnie by było dokupić sobie jakiś inny rodzaj dyszki do mojego aerografu, tak żeby dawał troszeczkę ciaśniejszy strumień tej farby. Chociaż i tak daje radę sobie z tym poradzić, tylko po prostu byłoby mi wygodniej. I myślę, że raczej chodzi tu też bardziej o taki bajer dodatkowy. Teraz będę miał chyba najwięcej problemu z podwoziem, bo nie wiem, na jaki kolor to dokładnie pomalować. To znaczy, jeśli chodzi o bak i te elementy dookoła baku, to one muszą być w innym kolorze. Bak będzie chyba w kolorze czarnym, ale płaskim, czyli matowym, a dookoła baku jest taka ramka chyba metalowa, nie wiem z czego to jest, i to ma być w kolorze czarnym połyskliwym.
Ale wiecie co, ja myślę, że jakoś to jeszcze inaczej pokoloruję. Nie mam takiego pomysłu. Ja muszę te elementy robić pędzelkiem, bo niestety, jeśli chodzi o podwozie tego samochodu, ten rura wydechowa, fragment rury wydechowej i fragment przeniesienia napędu, tego wału napędowego jest wcielony w podwozie. Nie jest, nie można tak oddzielnie fajnie pomalować, jak to było w Skyline, więc będę musiał jakoś tu kombinować, odgradzać i tak dalej. Tu jeszcze element podwozia z przodu, maluję na inny kolor, połyskliwy czarny, a pozostałe półośki, które są też przyczepione do tego modelu, tego elementu, są w kolorze czarnym, ale matowym. No i teraz chyba najfajniejsza rzecz, czyli akcentowanie pędzelkiem amortyzatorów. To jest bardzo fajne, bardzo fajnie mi to szło, myślałem, że będę miał z tym problemy, ale powiem wam, że jestem mega, mega zadowolony z kolorowania tego i wyszło mi to po prostu super. I jeszcze tam parę innych elementów robiłem, też sobie pędzelkowałem, bardzo, bardzo małe ilości farby używałem do tego. Tarcze hamulcowe wyszły mi też super, razem z zaciskami, dlatego że mam taki specjalny teraz kolorek. On jest srebrny, metaliczny i zostawia takie delikatne, nie wiem jak wam to powiedzieć, takie chropowatości na tych tarczach i one naprawdę wyglądają genialnie w tym kolorze. Dodatkowo kolor bazowy tego plastiku jest szary, więc myślę, że doskonale pasuje do tego koloru, który ja sobie tutaj położyłem, czyli tego srebrnego, takiego metalicznego. No i same zaciski hamulcowe to jest bajka. Wziąłem sobie malutki pędzelek, kolor czerwony. Wiecie co, nie wiem czy to będzie widoczne z zewnątrz, bo felgi, które tutaj będę zakładał do tego samochodu, może zamówię inne jakieś, nie wiem, bo te rzeczywiście nie są ładne. Nie są takie atrakcyjne. Ładne są, tak, bo to są z tego modelu, ale nie są takie atrakcyjne, wiecie, dla gościa, który wychował się na NFS-ach, no nie? I chciałby coś ciekawszego mieć w tym samochodzie, jakiś fajny felunek albo coś. Tak więc myślę, że może uda się załatwić jakieś inne felgi i tutaj założyć. No i jeszcze tak zauważyłem, że w tych elementach, które mi zostały, jest spoiler, są wycieraczki i lusterka, więc tym będę musiał się też zająć. No i jeszcze pozostałe elementy zawieszenia, które trzeba będzie pomalować na kolorki, tak żeby to się jakoś tam odznaczało. Lusterka. No i tutaj najciekawsza sprawa właśnie z tymi felgami. Postanowiłem zmieszać dwa kolory ze sobą. Biały i taki gunmetal, on się nazywa chyba. Bardzo, bardzo ciekawy kolorek. I chciałem sprawdzić jaki to mi da efekt, ale już pomyślałem sobie, że od razu zacznę malować te felgi. Jeśli nie będzie mi się podobało, to przecież mogę przemalować na inny kolor. Ale muszę przyznać, że naprawdę wyszło to bardzo fajnie i kolor felg wygląda no po prostu ekstra. Być może dodam do tych felg jeszcze taki połyskujący, bezbarwny kolorek, właściwie nie kolor, taką bezbarwną farbkę, która nadaje połysk, warstwę i wtedy zobaczymy jak będzie wyglądało. Myślę, że i tak już wygląda bardzo fajnie, bo te farbki, które zmieszałem ze sobą, one są połyskujące. Jedna jest metaliczna, druga jest biała połyskująca. Także połysk odpowiedni dla felg też powinien być, a zbyt duży połysk dla felg to chyba też nie jest za bardzo wskazane.
Zwłaszcza, że to chyba są felgi stalowe. Tak to wygląda, ale cholera, nie dam się zabić, naprawdę. Zresztą są to felgi bardzo małego calu. Próbowałem włożyć felgi ze Skyline'a, które mi zostały z poprzedniego modelu, w te opony, które mam do tego modelu, i powiem wam, że są znacznie, znacznie mniejsze te oponki. Mają mniejszą średnicę w środku, dlatego nie są po prostu dla tamtych felg, tylko są dla tych i z tymi trzeba je używać. Tak więc hej, tak wyglądało moje modelowanie tym razem. Miałem trochę roboty, ale bardzo takiej przyjemnej, zwłaszcza akcentowanie tych wszystkich drobnych elementów zawieszenia. No myślę, że wyjdzie to naprawdę super. Wiem, że już czekacie, aż wszystko złożę do kupy, ale tym razem postanowiłem sobie to składać na takiej zasadzie, żeby przygotować sobie wszystkie elementy potrzebne, a później już sama przyjemność, czyli łączenie tego wszystkiego. I tak w międzyczasie też dużo rzeczy wam nie pokazuję, na przykład przygotowań do malowania, czy w ogóle przygotowań tych wszystkich elementów, czyli jeszcze szlifowanie tego, odpowiednie tam, no, przygotowywanie, tak? Widzicie, że wszystko mam już ładnie przygotowane na wykałaczkach, więc to też trzeba sobie ponabijać, odpowiednio porobić, tak żeby nam się później fajnie pracowało przy tym i przyjemnie, bo o tym to wszystko polega. I powiem wam, że to jest naprawdę fajna sprawa, bo ma się wrażenie, że się robi coś z niczego. Dostajesz dwie takie plansze, karoserię i masz, składaj. Moim zdaniem bardzo fajna sprawa. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Zapraszam was na kolejny za tydzień z modelarstwa. Trzymajcie się, na razie, pa pa.